roku 1920 astronomowie wiedzieli, że wszechświat się rozszerzy. Zakładali, że grawitacja pewnego dnia zwolni to zjawisko, a może nawet je zatrzyma. Wiem, że wszechświat wraca. Pytanie, w jakim stopniu? Odpowiedź zakończyłaby dyskusję o wieku i losie wszechświata. Zaczął się wyścig. Były dwa zwalczające się zespoły. Próbowały mierzyć tempo rozszerzania się wszechświata w różnych chwilach w przeszłości i obecnie. Sposobu sprawdzenia dostarczył Hubble. Wyszukiwał eksplozje supernowych w odległych galaktykach i używał ich światła do pomiaru odległości od Ziemi. Uzyskane wyniki nie pasowały do żadnego z akceptowanych modeli rozszerzania się wszechświata. Galaktyki z supernowymi nie tylko się oddalają, uciekają coraz szybciej. Rezultaty przekonały astronomów, że muszą myśleć o wszechświecie w zupełnie nowy sposób. Gdy podwrócimy piłkę, to zwalnia i zaczyna spadać. Nikt nie spodziewa się, że będzie leciała coraz szybciej. To się nie zdarza. Ale tak jest. Według informacji z Hubble'a, kosmos rozszerza się coraz szybciej. Jedyne objaśnienie jest równie proste, co nieprawdopodobne. Coś powoduje, że rozszerzanie się wszechświata przyspiesza. Niewidzialna siła nazywana ciemną energią. Ciemna energia to nowy przejaw znanych sił. Grawitacja jest znajoma, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby działała w ten sposób. Ale najciemniejszą stroną tej tajemnicy siły jest przyszłość. Z czasem oddziaływanie narasta. To znaczy, że kiedyś ciemna energia stanie się ważniejsza niż grawitacja. Będzie mocniejsza nawet od sił, które wiążą atomy. Każdy stan związany ulegnie rozerwaniu. Być może nawet na poziomie subatomowym. Dni wszechświata są policzone. Któregoś dnia ulegnie kosmicznej apokalipsie, którą nazywają wielkim rozdarciem. To bardzo śmiałe, nowe spojrzenie. Znaleźliśmy się poza zakresem rozumowania. Takiej sytuacji się nie spodziewaliśmy. Nastąpiła ogromna zmiana w myśleniu o wszechświecie. Wyobraźmy sobie, że nie wiedzieliśmy o istnieniu mórz. Pewnego dnia spotykamy ocean. Zaskoczeni stwierdzamy, że 3/4 globu pokrywa woda. Nie mamy pojęcia, co jest pod powierzchnią i jak działa ocean. To stan naszej wiedzy o ciemnej energii. Dalsze badania ciemnej energii są być może najważniejszym bodźcem do dalszej eksploatacji Hubble'a. Ale jak długo zdołamy utrzymać go na orbicie? Prawie 20 lat po starcie teleskop kosmiczny Hubble'a ma szansę opanować nowe sztuczki. Kiedy Prom Atlantis odbije po naprawie, ruszy nowa szerokokątna kamera planetarna, zwiększająca możliwości teleskopu. Inne nowe narzędzie, spektrograf początków kosmosu, powie nam więcej o wpływie ciemnej materii na odległe galaktyki. Ale nawet z nowym sprzętem dni Hubble'a są policzone. Więc Prom dostarczy także urządzenie, które zakończy daleką podróż satelity. Jestem absolutnie pewny, że po zakończeniu operacji i tuż przed powrotem do śluzy powietrznej pożegnam się z Hubble'em i rzucę mu ostatnie spojrzenie. Wierzę, że będziemy ostatnimi ludźmi, którzy go odwiedzą. O wysiłkach tylu osób
Także naszych z radością wyślemy go na nową wyprawę do dalszych badań. Trudno mi myśleć o końcu misji teleskopu kosmicznego, ponieważ właśnie teraz jest wyjątkowo wydajny. Albo raczej będzie po naprawach. Popyt na jego obserwacje jest ogromny. Możliwości są unikatowe i takie pozostaną. Zakończenie pracy Hubble'a będzie wielką stratą. Pewnego dnia satelita otrzyma ostatni rozkaz, by się wyłączyć i ruszyć ku Ziemi. Orbitalny teleskop spali się podczas wchodzenia w atmosferę i przejdzie do historii. Nadzór wyprawy chce sprawić, żeby resztki ogromnego obiektu wpadły do Pacyfiku. To będzie wzruszająca chwila dla wszystkich, którzy korzystali z Hubble'a. Był wspaniałą częścią naszego życia. Pozwolił nam wykonać wiele cudownych prac, ale jednocześnie myślimy o przyszłości. Następny teleskop kosmiczny będzie nosił nazwisko Jamesa Webba. Ma być wystrzelony w 2013 roku. Teleskop Webba pójdzie dalej od Hubble'a. Znajdzie się poza orbitą Księżyca, w punkcie delikatnej równowagi oddziaływań grawitacyjnych Ziemi, Księżyca i Słońca. Teleskop Webba daje nadzieję na bezpośrednią obserwację planet wokół innych gwiazd. Pewnego dnia spodziewamy się znaleźć obiekty podobne do Ziemi, badać skład chemiczny ich atmosfer. Zobaczymy, czy są na nich ślady życia. To nie jest fantastyka, to przyszłość. Webb powinien poszerzyć naszą wiedzę poza informacje Hubble'a, ale ten zawsze będzie pierwszy. Pierwszy teleskop kosmiczny i pierwszy teleskop w historii. Korzystają z niego naukowcy, ale i społeczeństwo ma łatwiejszy dostęp do obrazów niż kiedykolwiek przedtem. To odmieniło odbiór astronomii przez ludzi. Jeżeli obudzisz przypadkową osobę i każesz jej wymienić jakiś teleskop, to wspomnie o Hubble. Hubble wyznacza granice. Hubble przynosi odkrycia. Hubble jest nowością. Wybiegam w przyszłość, mając nadzieję, że zdołamy go naprawić. Bo jeśli zginie, będziemy śledzić. Okrążył Ziemię tysiące razy, przelatując nam nad głowami. Hubble był szeroko otwartymi oczami bardzo dociekliwych osób. Dał nam zadziwiające obrazy, kierując umysły ku początkowi i końcowi czasu, poza nasze możliwości zrozumienia świata. I udźwiękowienie wersji polskiej z Magdalen Studio. Tekst